Uczniowie zespołu szkół numer 7 z Osiedla Zwycięstwa przyzwyczaili nas do tego, że z każdej imprezy przywożą medale i puchary. Również z Bydgoszczy przywieźli cały zestaw nagród. Zawodnicy bardzo dobrze się spisali. Zajęliśmy pierwsze miejsce drużynowo w klasyfikacji. Duży bagaż doświadczeń, dużo walk stoczonych, dużo ładnych walk. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z nich. A takie lekcje nauki? Co trzeba poprawić, a co jest już naprawdę dobrze? No myślę, że zawsze będziemy dążyć do tego, żeby było wszystko jeszcze lepiej. Natomiast jakieś już doświadczenie mają zawodnicy, obycie w walkach, na pewno siła, motywacja, jak najlepiej, żeby wyszło im. Tak powoli tych pucharów, to nie będziecie mieli gdzie wkładać. Nowe gablotki trzeba szykować. No cieszę się bardzo, bo no, widać efekty tej pracy nauczycieli, trenerów. Dobrze, że nie tylko nawet w taekwondo, ale i w innych dyscyplinach, bo w tym roku trzecie miejsce w piłce koszykowej dziewcząt to też jest duży bardzo sukces w mieście Poznaniu, także nasze koszykarki są rozchwytywane w klubach zawsze, także no, myślę, że jeśli chodzi o sport, jak najlepszy kierunek i efekty widoczne. W drużynie AZS-u od kilku lat jest Kamil Kwiatkowski. Zdobyliśmy puchar drużynowo jako Wielkopolska. W Bydgoszczy pierwsze miejsce. Drużynowo ogólnie bardzo dobrze wypadliśmy. Było bardzo dużo złotych medali, bardzo dużo srebrnych. No ja też zdobyłem drugie miejsce. I ogólnie... No, jesteś zadowolony? Tak, jestem bardzo zadowolony z siebie. Przeciwnicy byli trudni. I kto był w tym finale? Z kim się starłeś? Walczyłem z Polakiem w finale. Niestety finał przegrałem, ale dla mnie najcięższa walka to była pierwsza, walczyłem z Litwinem, który no, nie powiem, że nie wyglądał na wiek, który był przydzielony do mojej grupy, także troszeczkę się bałem. W Bydgoszczy oprócz Kamila byli i jego młodsi koledzy. Doświadczenia z takiego turnieju jakie są? Z czym się wychodzi? Czego się nauczyliście? Czego się dowiedzieliście? Myślę, że też trochę więcej o tych przeciwnikach z rejonu. Chociaż tam nie wszystkich kojarzyliśmy, ale większość klubów znaliśmy. Różne techniki też mogliśmy podpatrzeć, oglądając innych walki, nie tylko w naszym wieku, ale też starszych. A jak sobie z nerwami radziliście? Myślę, że tak, taki luz, olew na wszystko. No co ty mówisz? Nie wierzę. A ty się nie denerwowałeś? No, tak zawsze trochę przed walką się denerwuję, ale później już się, jak jestem na marcie, to już tak... A jak kibice dopingowali? Tak, cały klub, jak ktoś tylko walczył, to wszyscy dopingowali. A takie zawody to doskonała okazja, aby skonfrontować swoje umiejętności, poprawić to, co jest jeszcze do poprawienia. A przed zawodnikami najważniejsza próba w tym roku, czyli Mistrzostwa Polski Juniorów Taekwondo.